Czyli mówiąc o człowieku z ulicy, nie masz na myśli człowieka, który zupełnie nie tańczył, ale jednocześnie nie myślisz o tańczerze profesjonalnym. Tak, no znaczy no, profesjonalizm ma swoje różne oblicza. Można być zawodowcem i nieprofesjonalistą, prawda? Można być amatorem i być profesjonalistą, więc tutaj Ale to jest inna kwestia. W każdym razie projekt jest ciągle otwarty i ciągle... To znaczy my dopiero zaczynamy, tak naprawdę dopiero w następnym tygodniu zostanie ogłoszony nabór do tego spektaklu i do konkretnych właśnie tych grup tanecznych. No widzisz, to od razu, bo najprawdopodobniej ten wspaniały materiał, który właśnie nagrywamy, umieszczę na swoim blogu o tańcu, więc od razu mogą tutaj blogosłuchacze dowiedzieć się, że jeżeli chcieliby wziąć udział w takim projekcie, to powinni zgłosić się do Arshartera na ulicy Romanowicza, do Wojtka Terechowicza i pokazać, co potrafią. Tak, oczywiście wszystkie szczegóły będą dostępne na stronie w następnym tygodniu, bo teraz mamy szmat przygotowań przed uroczystością. I teraz mamy październik. No tak, właśnie, uroczystość dwulecia. To możemy też jeszcze, że tak powiem, przejść z tego tematu, na którym się zawiesiliśmy na trochę dłużej, czyli projektu o nazwie, jak to się będzie nazywało? Walka o ogień? Walka o ogień. I możesz powiedzieć coś właśnie na temat tego, czyli co, Arshartter, przepraszam, nauczę się w końcu, Arshartter funkcjonuje od 2 lat i teraz jest dwulecie istnienia. I co przez te 2 lata się stało? Albo co? No, tu trzeba pamiętać o tym, że to jest budowanie, bo to jest budowanie struktury całkowicie od początku. Znaczy ja to założyłem rzeczywiście jako sam jeden człowiek to po prostu założył. Pomagała mi w tym Klaudyna kochana, z którą razem szorowaliśmy halę, myliśmy okna. To powstało naprawdę od zera. I to powstało bez środków finansowych, więc ja uważam, że to jest jeden z najdłuższych cudów świata, jaki się dokonuje właśnie, że to 2 lata działa, bo jest to jednostka niedofinansowywana i tak dalej. Ona się utrzymuje, albo i nie wiem jak to jest już w końcu. Żyje się z powietrza. Tak, z tego co tutaj wypracujemy, co jakie środki zgromadzimy. No i przez te 2 lata to jest budowanie właśnie struktury, ale struktury pod każdym względem, i struktury pedagogicznej, i struktury organizacyjnej, prawda? I ponieważ to się buduje od początku, więc oczywiście wiele rzeczy sprawdza się, wiele się rzeczy nie sprawdza. Samo zorganizowanie tutaj fachowców, na przykład od tańca czy od teatru, no zajęło mi 2 lata, jeszcze to nie jest proces, który się skończył, prawda? To jest cały czas... No tu wrota są otwarte dla tych, którzy rzeczywiście są znakomitymi pedagogami. W tej chwili jestem pewien, że ci, którzy uczą, to nie są osoby przypadkowe, że są to w swoich dziedzinach, są to rzeczywiście, nie boję się tego słowa użyć, wybitni fachowcy albo rokujący na wybitnych fachowców. I to zajęło 2 lata. To nie było tak, że myśmy byli drużyną, prawda, która powiedziała, a zróbmy w końcu sami sobie coś, prawda, tylko ja byłem sam. No a teraz jest nas już jakieś grono, co mnie najbardziej, że tak powiem, cieszy. W związku z tym, no były, to pytałeś o wpadki, oczywiście były wpadki edukacyjne i tak dalej, były wpadki personalne, one były. Natomiast też ja może bym tego nie nazwał aż tak, że to były wpadki, tylko każda ta osoba, która była, na przykład odeszła, naprawdę bardzo dużo wniosła do tego miejsca. I to nie jest żadna tam filozofia i tak dalej, czy takie gadanie smęcenie, tylko rzeczywiście tak było. Każdy dał mi jakiegoś małego kopa do przodu. I każdy, kto tutaj się pojawił i przez chwilę działał, tak naprawdę każdemu jestem za coś wdzięczny, bo zawsze była to nauka. Czasami gorzka, ale jednak cenna, dobra nauka. I, no ale tak jak mówię, ta struktura ciągle się tworzy. Ja nie mam wymyślonego
ideału takiego miejsca. Ja sobie obserwuję, jakie ludzie mają potrzeby, jacy ludzie się tutaj pojawiają i cały czas to modernizujemy. Cały czas my nie mamy na przykład żelaznego harmonogramu. On na przykład czasami po 2 miesiącach już się zmienia, prawda? Dlatego, że chcemy ludziom wyjść naprzeciw, no to czego oni chcą tak naprawdę. No z jednej strony może to na przykład potencjalnego uczestnika zachęcać, z drugiej strony może odstraszać, ale trudno, no ryzyko ponosi się zawsze.